Trzeba wyposażyć kuchnię, kupić meble i do tego mieszkania będą mogli wprowadzić się nowi lokatorzy. To 62-metrowe mieszkanie znajduje się przy ulicy Kilińskiego i będzie służyło wychowankom pieczy zastępczej. To mieszkanie jest w zasobie Skarbu Państwa. Starosta, wykonując czynności za wojewodę, ma taką możliwość, żeby do 3 lat użyczyć mieszkanie. Cel jest szczytny, chodzi o usamodzielnianie się młodych ludzi. Mamy takich mieszkań więcej, wynajmujemy je jako powiat. Jednego jesteśmy właścicielem, to jest najnowszy nasz nabytek. Mieszkanie będzie przeznaczone dla wychowanków kilku placówek, którzy będą w nim stawiać swoje pierwsze samodzielne kroki. Są to dzieci, które ukończyły 18 rok życia, ale jeszcze nie są na tyle samodzielne, zarówno społecznie, zawodowo, ekonomicznie, finansowo, żeby samodzielnie na przykład wynająć mieszkanie i się gospodarować. Jest to forma przejściowa. Tutaj będą się uczyć wychowankowie takiego samodzielnego funkcjonowania, począwszy od gospodarowania czasem wolnym, od gospodarowania budżetem, robieniem zakupów, przygotowywaniem posiłków, pod oczywiście nadzorem specjalistów i pracowników PCPR-u. Pierwsze osoby wprowadzą się do tego mieszkania już na początku przyszłego roku. Mamy dużo młodzieży, która opuszcza pieczę zastępczą. I tak jak powiedziałam na początku, nie mają środków, żeby się usamodzielnić tak w 100%, więc taka pomoc przejściowa jest dla nich bardzo ważna. 5 lokatorów będzie mogło w nim zamieszkać po wszystkich niezbędnych pracach i zakupach.